Przedstawiony film omawia sposób przygotowania danych w oprogramowaniu Programming Tube na potrzeby cięcia profili otwartych o nietypowych kształtach, no, na podstawie typowego profilu typu H, zwanego również dwutałownikiem. Naszym celem jest uzyskanie technologii cięcia, a teraz troszeczkę spowolnię tutaj proces naszej symulacji, której uzyskamy efekt cięcia w taki sposób, aby rozcinać nasz profil typu H w trzech cięciach wykonywanych na trzech różnych krawędziach. W taki sposób i w takiej kolejności, jak pokazano właśnie w procesie symulacji. Czyli rozcinane są trzy krawędzie. Każda z nich w tym przypadku dzielona jest na dwa cięcia rozchodzące się w jedną i w drugą stronę. Czyli wiemy, do czego dążymy. Zamkniemy póki co nasz proces symulacji i popatrzymy w oprogramowaniu Tube Design, jak dojść do interesującego nas efektu. Mamy w tym momencie szkic naszego profilu. Chodzi o to, aby na bazie tego szkicu przygotować środowisko do oprogramowania wielu profili tego typu, które będziemy albo ręcznie projektować w Tube Design, albo będziemy dostawać od klientów lub z naszego działu konstrukcyjnego. Mamy w tej chwili szkic tego profilu, wejdziemy w tryb edycji tego szkicu. A to w takim celu, aby z profilu otwartego, jaki jest w tej chwili tutaj narysowany, uzyskać profil zamknięty. Zrobimy to w ten sposób, że dla wszystkich w tej chwili narysowanych elementów rysujemy sobie krzywą równoodległą, którą ze względu na to, że tutaj mamy technologiczny promień przyjęty w tej chwili jako 2 mm, odsuniemy sobie o 1,9 mm, tyle że nie na zewnątrz, tylko do środka. Efekt jest teraz taki, że też tutaj od środka mamy technologiczne zaokrąglenie o wielkości 1,1 mm. Ten stan rzeczy mnie w tej chwili zadowala. Mamy w tej chwili narysowany profil zamknięty, mimo tego, że oczywiście będziemy fizycznie wycinać profil otwarty. Zatwierdzamy teraz nasz szkic i w oprogramowaniu Tube Design. Wejdziemy do menu Rura. Założymy sobie na bazie naszego szkicu nowy profil, który tutaj w uwagach sobie wpiszę, że to będzie JJA 09-10-22. Zatwierdzę ten fakt. Tutaj proszę zwrócić uwagę, system również skojarzył prawidłowo z moim profilem jego środek jako po prostu punkt centralny. Mogę to oczywiście również tutaj na odpowiednim etapie dostosować. Natomiast ja się tutaj z tym werdyktem w tej chwili całkowicie zgadzam. W efekcie czego w menu Rura zarządzanie profilami. Widzę, że został stworzony profil o takim oznaczeniu, jak żeśmy widzieli przed chwileczką. Ja na tym etapie mogę nawet sobie od razu zażyczyć, aby był obrabiany konkretnym gazem wspomagającym proces cięcia. Na bazie tak zdefiniowanego profilu stworzymy konkretną rurę. W tym przypadku
o długości 200 mm. Zatwierdzę to i wykonam operację zachowania na dysku. I wyeksportuję tak zwane dane produkcyjne w postaci pliku TOX, które pozwolą mi przygotować finalny program w Programming Tube. Określam sobie również, jaka maszyna będzie programowana. W przypadku tego typu profilu, tak jak patrzyliśmy na symulację, warto jest, aby maszyna była wyposażona w opcję uchylnej głowicy. W związku z czym wybierzemy taką maszynę, która w tę opcję również jest wyposażona. Zatwierdzam teraz ten fakt. Zapisuję plik TOX i system automatycznie uruchamia środowisko programowania technologii. Zaakceptujemy na razie ostrzeżenia. Jeżeli popatrzymy na sposób cięcia naszego profilu, no to stwierdziłbym, że na przykład rozpoczęcie cięcia w tym miejscu na pewno nie byłoby korzystne, bo musielibyśmy się przebijać tak naprawdę przez dosyć grubą ściankę. Przesunąłem sobie to przecięcie. Popatrzmy sobie, jak teraz następuje cięcie. Proszę zwrócić uwagę, głowica jest pochylana przez system programowania prawidłowo, automatycznie. Natomiast no, to, co trzeba zwrócić uwagę, że przy tak przygotowanych danych produkcyjnych tak naprawdę każda z naszych ścianek jest cięta tak naprawdę dwa razy. Nie o to nam chodziło, natomiast jest to, trzeba powiedzieć, pewien etap studialny, który nam służy do tego, żeby omówić sobie kolejne kroki, które nam pozwolą uzyskać prawidłowy efekt pokazany na samym początku. Zatrzymamy proces symulacji, zakończymy pracę w Tube Design bez zapisywania tego programu i przyjrzymy się teraz temu, co trzeba tutaj poprawić. Tę rurę, którą mamy tutaj w tej chwili zdefiniowaną, sobie usuniemy. Wrócimy w tym momencie do zarządzania profilami. I we właściwościach naszego profilu wejdziemy teraz w taką funkcję, która jest pokazana również na innych filmach dostępnych na tym portalu, gdzie zademonstrujemy sposób przygotowania danych tego profilu, aby wszystkie następne programy, które dla tego profilu będziemy tworzyli, tworzyły się w sposób technologicznie poprawny. Otóż w tej chwili zieloną linią mamy pokazane wszystkie obrysy naszego profilu, które w tej chwili są cięte. A tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na ten nasz profil jako na profil otwarty, to ma być cięty tylko jeden fragment tego obrysu. I tutaj powinien być cięty ten fragment i łączenie. Korzystając z funkcji, które tutaj mamy do dyspozycji, szybko znajdujemy tę funkcję, która jest nam potrzebna w tej chwili. Stworzymy sobie obszar, gdzie powiemy, że nasz profil nie ma być obrabiany. Korzystam śmiało z tej funkcji i wskazuję sobie punkt startowy i następnie pokażę punkt końcowy obszaru, który chcę wyłączyć z obróbki. Zostało to zresztą bardzo ładnie w tej chwili tutaj pokazane. Dodatkowo z obróbki w
wyłączymy sobie obszar. I tutaj jest kwestia tego, że ja mogę sobie tutaj w zasadzie dowolnie wskazać punkt, na którym będę chciał zrezygnować z obróbki, ale nie będziemy tutaj w tej chwili jeszcze specjalnie w szczegóły wchodzili. I wyłączę sobie ten fragment. I również wyłączę ten fragment. Efekt jest teraz tego taki, że będę miał możliwość rozcięcia tej krawędzi, tej krawędzi i tej krawędzi. No ale jak widzimy, tutaj na końcach mojego profilu, no tak naprawdę będę miał jeszcze do czynienia z niedocięciem. W związku z czym korzystamy tutaj teraz z takiej funkcji, która się nazywa tworzenie cięcia krawędziowego. I na bazie tego punktu startowego wyjedziemy sobie z naszym cięciem 2 mm poza krawędź. Z tej strony zrobimy dokładnie to samo. Tutaj również. I z tej strony spróbujemy sobie również te 2 mm tutaj uchwycić. Jak to będzie funkcjonować podczas cięcia? Otóż podczas cięcia głowica, dojeżdżając do zaokrąglenia, na sterowaniu maszyn nastąpi wyłączenie czujnika regulacji wysokości i z wyłączonym czujnikiem regulacji wysokości głowica wyjedzie na zadaną odległość poza obrys naszego profilu, kończąc w tym momencie prawidłowo jego rozcinanie. To, co sobie jeszcze dodatkowo tutaj zażyczymy, to zażyczymy sobie, aby tutaj w tych fragmentach mojego profilu wykonać tak zwane nacięcie wstępne. To spowoduje, że mam nadzieję, że ta krawędź również będzie rozcięta w pierwszej kolejności. Tutaj jeszcze możemy w tym momencie co najwyżej odwrócić sobie kolejność tych naszych nacięć. No i spróbujemy to w tej chwili zastosować. Czyli innymi słowy zapamiętujemy zmianę we wzorcowej obróbce naszego profilu typu H. Wyjdziemy z trybu zarządzania profilami i znowu na bazie naszego zdefiniowanego przed chwileczką, czy dodefiniowanego przez nas profilu, przystąpimy do definiowania konkretnej rurki, gdzie mamy długość 200 mm. Zatwierdzimy ten fakt. Mamy w tym momencie pokazaną naszą rurkę w postaci projektu. No i spróbujmy to teraz zachować przed wygenerowaniem technologii. I podobnie jak w poprzednim przypadku, wyeksportujmy dane produkcyjne w postaci pliku TOX. Tym razem będziemy mieli komunikaty ostrzegawcze. Programming Tube uruchamia się w sposób automatyczny. Akceptujemy również na tym etapie komunikaty ostrzegawcze. I przyglądamy się teraz w procesie symulacji, jak będzie wykonywane rozcinanie naszego profilu. No, puszczamy symulację. Element łączący jest wycinany prawidłowo na dwa cięcia. Ramiona literki H również są rozcinane na dwa cięcia, prawidłowo
z zachowaniem również mechanizmu wyłączenia regulacji wysokości. Innymi słowy, widzimy to, co żeśmy zaprogramowali na poziomie podstawowej definicji naszego profilu, w jaki sposób będą wykonywane zawsze rozcięcia na przygotowanym przez nas profilu. To, co ja bym tutaj jeszcze odrobinkę dostosował, ten punkt, w którym wykonują się moje rozcięcia w prawo oraz w lewo, nie jest optymalny, dlatego że on wypada tutaj w tym momencie na środku naszego profilu. Ja to przesunę w tym momencie na przykład na któryś z końców. Dokładnie to samo zrobię również po tej stronie. No i oczywiście należy o tym nie zapomnieć również po drugiej stronie naszego profilu, tak żeby odbywało się to w sposób technologicznie prawidłowy. Program jest w tej chwili gotowy. W przypadku, w którym byśmy chcieli jeszcze zobaczyć, jak będzie wyglądała obróbka, kiedy wygenerujemy jeszcze na naszym projekcie dodatkowe rozcięcia, no to jest to w tym momencie dosyć prosta sytuacja. Wystarczy na przykład, że zażyczymy sobie, aby na naszej, którejś ze ścianek naszego profilu umieścić szkic, którym na przykład zażyczymy sobie, aby znalazł się wycięty tutaj jakiś otwór, dajmy na to o średnicy czy promieniu 10 mm. Dokonamy wyciągnięcia tego otworu przez wszystkie ścianki i mamy tutaj w tym momencie pokazane wycięcie. Spróbujmy teraz zobaczyć, jak to wyjdzie w technologii. Zapiszemy sobie nasz profil, wyeksportujemy dane produkcyjne, zatwierdzimy ten fakt, zapisując umiejętnie. I przejdziemy etap naszego programowania. I widzimy obróbkę naszego profilu wykonaną na wyciętym przed chwileczką otworze i wykonuje się to w tym momencie na tej jednej ściance. Puścimy jeszcze raz symulację, tym razem nieco przyspieszymy. I mamy prawidłowo wygenerowane rozcięcia na końcu naszego profilu. W przypadku pytań prosimy o kontakt. Na bazie tego filmu będzie przygotowany, będzie udostępniony na portalu jeszcze drugi film pokazujący, w jaki sposób tego typu profil można przygotować w starszej wersji oprogramowania TrueTopTube. To jest, będzie dla klientów, których będziemy zachęcali do tego, żeby dokonać aktualizacji TrueTopTube na ProgrammingTube, gdzie tego typu operacje wykonuje się zdecydowanie sprawniej i szybciej. W przypadku pytań
prosimy o kontakt na adres tops@pl.trumf.com. Dziękuję.